Rano dzwoni telefon, który odbiera Halina. Rozmawia z Dariuszem Bączkiem, redaktorem Radia Beton, który próbował zakończyć konkurs, ponieważ inni jego uczestnicy mieli problem z odpowiedzeniem na jedno z pytań. Kiepska dobrze odpowiada na to pytanie. Chodziło o arcyksięcia, który zginął w wyniku zamachu w 1914 roku. Był nim Franciszek Ferdynand Habsburg. Tak więc jego drugie imię było dokładnie takie samo jak imię męża Haliny. Halina prosi Ferdka o pomoc przy tym pytaniu, krzycząc Ferdynand. I w tym momencie redaktor ogłosił zwycięstwo przez nią nagrody niespodzianki. Tą nagrodą okazały się worki soli do kąpieli marki Sulful, które przyszły do Kiepski po południu. Ferdek odbiera w jej imieniu nagrodę. Dostawca nagrody uznaje Ferdka za Halinę. Ferdek nazywa go grafomanem. Do widzenia. Grafoman jeden zasrany. Aby wykorzystać potencjał otrzymanej nagrody, postanawia założyć z synem nowy interes. Halina nie mogła zająć się tym. Poszła przed dostawą nagrody na strajk generalno-okupacyjny w szpitalu. Kiepski zamierza myć kobiety solą do kąpieli. W interesie bierze udział także Paździoch oraz Boczek, którzy wcześniej obejrzeli na kasecie film o tybetańskich mnichach. Waldek nie dostaje pozwolenia od ojca, gdyż ten uważa, że jest na to za młody. Nazywa go nimfomanem i nakazuje mu się uczyć. Waldoś, ty nimfomanie jeden, ty! Ty się lepiej ucz, dobre? Ty się lepiej ucz, książki czytaj! Mimo to staje się pracownikiem w nowym biznesie. Publikuje ogłoszenia w gazecie i obsługuje klientów wchodzących do gabinetu. W międzyczasie zaprasza również swoich dwóch kolegów, aby zobaczyć, jak wygląda typowy pokaz erotyczny. Nowy biznes Ferdka został nazwany gabinetem niebiańskiego odmładzania mistrza Fulsulina. Nazwa ta pochodzi od marki soli, która była nagrodą w konkursie radiowym wygranym przez Halinę. Boczek przyjął nazwę Wuczek. Paździoch i Waldek prawdopodobnie też dostali chińskie imiona, których nie przedstawiono. Ferdek włącza kasetę z kolędami odtwarzaną na odwrót, aby była to tradycyjna muzyka chińska. Rzeczywiście! Panowie, zaczynamy! Do roboty, do roboty! Również zaczyna mówić łamanym językiem polskim, aby klienci uwierzyli, że jest Chińczykiem. Do gabinetu przychodzi pewna młoda kobieta. Ferdek, Paździoch i Boczek zaczynają ją myć. Tymczasem Waldek czeka na swoich kolegów. Gdy przychodzą, udają się w dyskrecji do gabinetu Ferdka i patrzą na wykonywaną przez Ferdka, Paździocha oraz Boczka pracę spod oczu Mao Zedonga, którego portret zawiódł w dekoracji gabinetu. Jeden z nich przez pomyłkę zrzuca część dekoracji. Natychmiast po tym koledzy Waldka, nazwani przez Ferdka uczniami, uciekają, aby nie stali się obiektami szkanowania ze strony klientki. Następnie klientka uderza w twarze Ferdka, Waldka, Paździocha oraz Boczka. Po tym wypadku gabinet Ferdka został zamknięty. Następnego dnia Ferdek ma żal do syna z powodu jego głupoty, który spowodował, że Ferdek spotkał się z obrazą ze strony klientki gabinetu. Tymczasem dzwoni telefon. Dzwoni redaktor z Radia Beton. Odbiera Waldek. Redaktor informuje go o konkretnej nagrodzie w kolejnym konkursie. Tą nagrodą było 40 worków soli do kąpieli. Redaktor pyta go o imię. Ten robi dziwną minę, po czym akcja urywa się.